Według najnowszych danych Głównego Urzędu Statystycznego stopa bezrobocia w lipcu wyniosła 5%. Z kolei dane Eurostatu za czerwiec przygotowane według innej metodologii pokazują, że wyniosła ona 2,7%. Polska z takim wynikiem wśród krajów Unii Europejskiej zajmuje drugie miejsce. Niższym bezrobociem może pochwalić się jedynie Malta. Posłowie Prawa i Sprawiedliwości przypominają, że za rządów Platformy Obywatelskiej niektóre odczyty wskazywały, że stopa bezrobocia w skali kraju wynosiła nawet 14,4%. Zorganizowana w Konińskim Biurze PiS konferencja prasowa to element akcji Tusk znaczy bezrobocie. Sytuacja znacznie się zmieniła i zmienia się od roku 2015. Dzisiaj mamy rynek pracownika. To pracodawcy muszą starać się o to, aby szukać pracowników, by móc realizować swoje kontrakty. Tak sytuacja się zmieniła. Poseł Zbigniew Dolata dodał, że niską stopę bezrobocia udało się utrzymać mimo pandemii COVID-19 i negatywnego wpływu wojny w Ukrainie na polską gospodarkę. To m.in. efekty działania tarcz antykryzysowych. Dzięki temu uniknęliśmy masowego bezrobocia. Gdyby rządziła w tych czasach, dzisiejszych trudnych czasach wojennych, po-covidowych, to byłaby to tragedia zupełna, ponieważ tak jak tutaj moi koledzy posłowie mówili, w czasach rządów Platformy to bezrobocie sięgało 14,4%, a sytuacja była dobra, sytuacja światowa. Natomiast w sytuacji takiej dramatycznej, kiedy rzeczywiście widać spowolnienie gospodarek w wielu państwach świata, no i okazuje się, że Polska radzi sobie wśród tych państw świata bardzo dobrze. My mamy najniższe bezrobocie, albo jedno z najniższych, bodajże no, z Czechami się tak wymieniamy. Raz oni mają niższe, raz my mamy niższe. Ale generalnie inne kraje europejskie z tymi trudnościami radzą sobie zdecydowanie gorzej. No, chociażby Hiszpania, 11% bezrobocia obecnie. Włochy, prawda, blisko 8%. Niemcy mają wyższe bezrobocie, no, co jest też myślę, że bardzo znaczące. Parlamentarzyści mówili także o innych działaniach na rzecz rynku pracy, m.in. wzroście płacy minimalnej. Postawiliśmy na gospodarkę. To właśnie bezpieczeństwo również pracy. I to się przyczyniło i są efekty. I dzisiaj bezrobocie w granicach 5%. Ludzie mają pracę, mają godne życie i o to przecież wszystkim chodzi, abyśmy czuli się bezpiecznie. W ostatnim czasie PiS w jednym ze swoich spotów podał, że stopa bezrobocia za rządów Donalda Tuska wyniosła 15%. PO w trybie wyborczym wniosło o zaprzestanie rozpowszechniania tej informacji. Sąd rozstrzygnął wniosek na korzyść Platformy. Tak skomentował to poseł PiSu Witold Czernecki. Moim zdaniem sąd był trochę przeczulony, bo jeżeli ktoś operuje liczbami, to powiedzieć 15%, gdyby dorzucić jedno słowo około, to już byłoby z całą pewnością nie do podważenia. Politycy PiS dodają, że w lutym 2013 roku, kiedy stopa bezrobocia w kraju wynosiła 14,4%, odczyt w niektórych województwach był znacznie wyższy. Przykładowo w województwie warmińsko-mazurskim wyniósł 22,5%.